Wyjechaliście w ogóle? Masakra. Dziękujemy za zadanie i jedziemy dalej. Ogólnie jest kolorowy. Jestem pierwszy, no nie wierzę w to. Ej, nie. Za Rafała. Także Petit Cholera miał być to w studiu. Mieliśmy wyruszyć razem. Jest bardzo wczesna godzina. Dzisiaj robimy wyścig motocykl Suzuki GSX-S 950, na którym jedzie Patryk, kontra Suzuki Jimmy, w którym jedzie Rafał, kontra ja i transport publiczny. Nagroda też nie jest słaba, bo jest to całodzienne szkolenie na torze Suzuki. Mieliśmy spotkać się o 6 pod biurem. I o 6 będę, ale nie pod biurem, tylko na stacji kolejowej w Czerwonaku, bo o 6 mam pociąg. Samochód zostawiam. Ciebie też Rafał nie miał załatwić z znalezieniem kluczy. To też mu spakujemy ładnie. Także kluczyk do Jimmy'ego już mamy. Petit jest już w drodze. Jestem na dworcu głównym w Poznaniu. W Lesznie będzie trochę gorzej. Tam na przesiadkę będę miał jakieś 5-6 minut. No siema, powiedz mi, gdzie ty jesteś? O, siema. Ja już jestem do Leszna. A powiedz mi, gdzie jest Jimmy i gdzie jest motocykl? Ej, Jimmy'ego na pewno widziałeś. Stoi przy samej ulicy. Ale on tu powinien stać na biurze. Rafał wczoraj mnie poprosił o to, żebym mu zatankował samochód. I oczywiście zrobiłem to, bo dlaczego bym miał tego nie zrobić? Myślałem, że ty go odstawiłeś pod sklep. Nie. Tego co ja wiem, to Patryk za szybko też nie wyjedzie z firmy, więc no. Nie wiem, ja nie narzekam, bo śniadanko zjadłem, przyjechałem na 6. Także szukamy teraz sposobu na ciebie i do zobaczenia. No dobra, dobra. Także do zobaczenia na trasie. Nie obiecuj. Dobrze, no zobaczymy. Także dzięki Petitowi musimy iść z tobołami. Ale ja chciałbym motocykl mieć, żeby jechać po prostu. Będziesz miał. Zemsta będzie słodka. Patryczka trzeba trochę spowolnić. Zapakowani, ruszamy. Myślę, że Jimmy da rady. No, muzyczka jest. Samochodzik jest. I gonimy Petita. Lekko się zakręciłem. Ale chłopaki, do Głogowa pociąg przyjechał już? Jeszcze nie, też czekać razem. Ile? 40? 40 minut opóźnienia. 40 minut opóźnienia. Albo chłopaki zadzwonili do kogoś z pick-upu i powiedzieli, że ma się spóźnić. Nie wiem. To chyba na jakąś kawę idę. Wyjechaliście w ogóle? No już do Leszna dojeżdżamy. Naprawdę już do Leszna dojeżdżacie? Bardzo. Pociąg do Głogowa jest opóźniony o 30 minut. Ojej! Bardzo ci współczuję. Tej, a Patryk wyjechał? W końcu ten motocykl dotarł do biura? No, powiem ci, że Patryk jest umówiony na 8. A on wie o tym, że Natalia już na sklepie od dawna jest? Nie. Ty jesteś tutaj z okolic, Rafał, Leszno, Głogów. W sensie masz rodzinę. Czy tu nie ma jakiegoś innego transportu? Przy dworcu... No. Powinny stać busy. Które są o wiele szybsze niż pociąg. Co ty gadasz? Dzięki za pomoc. Idę poszukać busa. Spoko. Na razie. Na razie. Także Petit chciał nas opóźnić, a busy niestety no nie jadą szybciej, jadą jeszcze wolniej niż pociąg. Może się uda coś szybciej pojechać? Jakiś bus stoi. Jedzie pan może przez...
To niestety kolejny z 8.45. Nie zostaje mi nic innego, jak czekać na pociąg, który za 20 minut powinien odjechać, no ale czy tak będzie? Tylko 35 minut, ale Patryk jeszcze jest w tyle, więc nieźle. Zabawa się zaczyna. Może nas tu zaraz łyknąć równie dobrze. Ruszamy w stronę Głogowa, mamy 39 km, chyba do Izix. Jak właśnie po lokalizacji się okazało, wciąż prowadzę. Pojedziemy trochę mniej równą trasą, ale może będzie trochę szybciej. Most tolerancji. Jimny na czele. Dzień dobry panie Szymonie, dojechaliśmy do Głogowa. Co mamy czynić dalej? Najsze osiedle Putnik. I zjedzcie sobie chlebek w chlebku. Hutnik? Jak Radek Hutnik. I chlebek w klepku. Tak. Widziałem most tolerancji jest przede mną. Taki przepiękny most różowy mają w Głogowie. To miało być zdjęcie z różowym mostem. Tyk. Wczoraj było mówione o tym, że ma być zdjęcie z mostem tolerancji. Mamy film, ale mamy karne zadanie, wrócę, wracamy robić zdjęcie. No. A my poszukujemy sklepu, który się nazywa Chlebek. Jest Chlebek! Szymek uznał, że jest to miejsce warte odwiedzenia. Pierwsze zadanie. Jak wam idzie? No to jesteśmy na moście, dzwonimy po kolejne zadanie. Ciekawe jak Patryk. Ja pędzę na to osiedle, bo mam kawałek z buta. Kolejnym elementem wycieczki jest Apex. Apex tam. Gdzie jest Patryczek? Patryczek za kanały. Bardzo szybko jedzie. Mam nadzieję, że nie znamy za dużo przepisów. Dostajecie zadanie dodatkowe. Zróbcie zdjęcie Petitowi, który właśnie dochodzi do chlebka. Dobrze, jedziemy. Skręć w prawo. Skład. Cywilizacja. Z Rabarbarem? Kto pierwszy dojedzie, ogólnie wygrywa szkolenie motocyklowe na torze. Dobra. A teraz, tak. Bo to z motocyklami ogólnie. Jeden z tych chłopaków, który był wcześniej, mam takich tam znajomych. No i teraz. Gdzie jesteście? Spod Poznania. Transportem publicznym. Tak? No, lecimy do Zielonej Góry, bo cztery kosteczki za Barbarem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, do widzenia. No, siema. Mam nadzieję, że to coś słodkiego miało być dla mnie. O, jadą chłopaki akurat. To Szymon, czyli jeszcze muszę coś słodkiego kupić dla Radki, tak? Radkowi już nie jest za dużo? Ty widziałeś, jak on wygląda? Co wam tak długo zeszło, ej? Dostaliśmy karne zadanie. Zrobić ci zdjęcie. Proszę się ustawić. Zabralibyśmy cię ze sobą. No ale niestety... nie ma miejsc. Ja tu widzę miejsce. To widzimy się, tylko się znowu nie spóźnicie. Patryk zrobił zdjęcie na moście. Ej, co ty gadasz? Nie, ci da. Jestem w Głogowie. Czasowo nie jest tak źle, bo nadgoniłem. Za teraz szybko muszę ogarnąć trasę na dworzec. 10.05. Jest 9.52. Na dworzec mam 18 minut. Jak się wyrobię, to zdążę na pociąg, który dojedzie w 40 minut. Akurat na rondzie się miniemy i... trzeba se radzić po prostu, trzeba se radzić. Z motocyklem nie mielibyśmy szans. Rentuje się pan może, gdzie jest osiedle Puki? Apetit, no. Się zmęczyłem. Głogów, weźcie ogarnijcie jakieś rowery miejskie.
W razie co, to powiem, żeby na pana poczekali. 5 minut spóźnienia. Zostało 50 km do Zielonej Góry. Orientują się panie, gdzie jest sklep Chlebek? Warunki się pogorszyły. Patryk nie będzie zadowolony. Jestem z Poznania, tak się przyznam. Nie wiem, gdzie jest stadion. Chlebek. A co tam ma ten sklep? Proszę? Czym handluje? Chlebem. Rodzie, musiałby pan zjechać. Jeszcze przed chwilą, jak sprawdzaliśmy na mapach, to ja znowu byłem na prowadzeniu. Patryk był daleko, daleko, gdzieś tam koło Głogowa. Chłopaki byli kawał za mną. A ja właśnie dojechałem do Zielonej Góry jako pierwszy. Byłem tu kilka razy, ale mimo wszystko na szczęście w Zielonej Górze mają Bolty, hulajnogi. Jesteśmy w Zielonej Górze. Dojeżdżamy pod siedzibę Apex Planu. A chłopaki są w tyle! Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Dziękujemy dziś. I jednak nie byłem szybciej od nich. Ej, Koko. Jim już jest, ale nie ma Patryka. Siema. Dzień dobry. Ja wyjdę po niego. Żeśmy cię wrobili. Lekko nieporozumienie, Wojtek, przed wyjściem. Tylko pamiętaj, że bez nawigacji. Możesz tylko tu zobaczyć na komputerze. Gdzie jest ten chlebek? Jaki chlebek? Czym oni, co oni sprzedają? No chleb i słodycze. No. Sorry. Wiesz, myślałem, że dostałeś dodatkowy challenge, żeby cię spowolnić. Z racji tego, że tak, na motocyklach się nie znacie i na oklejaniu się nie znacie, to wszystko się zgadza. I dzisiaj będziecie oklejać owiewki motocyklowe, czyli będziecie robić to, co Apex Clan robi na co dzień. Każdy swoją, tak? I dopóki nie stwierdzicie, że z dobrze, to nie może jechać dalej. Akceptowane. Wszystkie folie są wylewane z kanalikiem, a tutaj specjalista wytłumaczy wam wszystko, co jak się robi. Ale nie możecie owiewki zepsuć. Tak. Nie będziemy oklejać dzisiaj full wrap, czyli całkowite zawinięcie. Będziemy robić takie po rancie. Dajemy cut wrap w tym miejscu, gdzie nam trzeba. Odrywamy nić. Ciągniemy. Musi być ładnie. Jedziemy z koksem. Ja mogę pomagać? Nie. Coś tam się robi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ta będzie poprawka, proszę tu bez zbliżeń. Ale piękne kształty kamień. Jest potencjał. Ale jak drama. Nie, jest okej, okay. Żyłkę nie zostawiłeś. Bąbli nie ma. Mi się wydaje, że takie doświadczenie. Jak ty to tam... Nikt nie widzi. Ty się już na pewno nie łapiesz. Mi się wydaje, że ta owiewka zrobiona, ale zobacz, tutaj proste linie. To jest drugie miejsce, no i tutaj trzecie. W każdym razie chłopacy sobie poradzili. Słonika na szczęście. Na samochód. Wiecznie ostatni pas, znowu pierwszy wszedłem. Idziemy jeść i pomyślimy, co dalej. Gabarytowo też, bo też około 200 kilo. Jak Kamil? Nie, falafel dobry. Ty wygrałeś Głogów, on wygrał oklejenie, a ja... A ty wygrałeś bilet na pociąg. Musimy zrobić małą dogrywkę. A miejscem docelowym dogrywki jest tor w Kisielinie. Także kto pierwszy, ten lepszy. Przypominam, że wygraną jest udział w szkoleniu Suzuki, także dziękujemy. Kotek. Ja przy dobrych wiatrach to tam będę za 17 minut. Podobno. Może nie będzie tak źle, że dojadę szybciej od ciebie. Powodzenia. Tobie nie. Dzięki. Skarżę ci, ej, patrz, co tam jest. Za mało baterii na tego. Zarobisz. Brawo. No nie.
Jako były mieszkaniec tego miasta pokażę ci zarąbisty skrót na Kisieli. Jedziemy w piach. I to jest zabawa! I po to jest stworzony właśnie ten samochód. Nie wiem co nas tu czeka, bo tam na mnie to nie było. No a zejdzie mi trochę. I cały plan. Da się podnieść. I dalej prosto. Jak wyrobimy mandat, to przynajmniej będzie co wspominać. Mamy pewność, że jedziemy w stronę tą. Tak. No na 99%. No, coś nie wyszło. Pociąg się lekko spóźnił. Ja mam teraz jeszcze do przejścia trochę ponad kilometr. Chyba to było tam, wybacz. Widzę część toru. Może się trochę pośpieszę. Teraz chwila prawdy. Jestem pierwszy, to nie wierzę w to. Masakra. Ej, nie. Jesteśmy na torze w Starym Kisielinie. Czekamy na ostatniego uczestnika zabawy. Petit, tak, który przez cały czas myśli, że wygra. Pierwszy. No nie! I mamy zwycięzcę. Gratuluję. Dziękuję bardzo, Rafał. Impreza z tobą w ogóle. Cały ten pojedynek był przesądzony od samego początku. Było wiadomo, jak to wygra. Ale chociaż dałem ci taki malutki promień szansy, nadziei, że może jednak to się uda. Zapomniałem o Peticie na przykład, że on też tutaj bierze w tym udział. Dobra, nie dotarłem pierwszy. No się już myślałem. Podobno wygrałem! Zjawialiście tutaj? Nawet zrobiliśmy zdjęcie. Kurde. Dobrze, że miałeś nadzieję. Chcieliśmy poprawić ci humor na koniec. Czy specjalnie pisaliście te wszystkie bzdury? Ostry kebab! Aha, bardzo zabawne. Bo Kamil był jedyną osobą, która wierzyła. Przecież on nie jest taki naiwny. On na pewno wie, że my żartujemy. Prawda? Nie, naprawdę myślałem, że no. Ja jechałem ogólnie na gapę, nie? Tak mnie zrobili na szaro. A ja taki łatwowierny. Myślałem, że faktycznie mało zabawne. Chłopaki mnie w bambuko zrobili na końcu. Chcieliśmy ci poprawić dzień, żebyś wiedział, że czeka cię najcięższy powrót. Ja szczerze mówiąc, nie jest mi przykro z tego powodu. Ja nawet się cieszę, że ty to nie jest taki złośliwy. To tutaj odbędzie się to ogólnie szkolenie Suzuki na torze całodniowe, które wygrał Patryk. Gratuluję ci, chłopak, mocno jedzie. Gratuluję ci. To potrafi, no jak widać. Gratuluję drugiego miejsca ogólnie. Podsumowując całość, no niestety gdybyśmy wyjechali wszyscy razem, no to ani Jimmy, ani Polska Kolej nie miałyby szans. No i teraz jest jeszcze jedna ważna sprawa, właśnie zaczyna padać. I zaczyna padać, to jest istotne. No, głowy są. Następnym razem też się pisze na coś takiego, ale mogę jechać samochodem. Teraz czeka powrót jakieś 4 godziny, albo i więcej. Do zobaczenia. Stawiając się w strych. 15 jeździcie, 15 odpoczywacie. Co by na to? Paliwa starczy? Nie wiem, najwyżej się na stację pojedzie. Tragedia. Masakra. Nie wygram. O Jezu, się. Masz jakieś przemyślenia na gorąco, to możesz się podzielić. Jest bardzo fajnie. Z każdym razem, z każdym okrążeniem wydaje mi się, że jadę coraz szybciej. Ale był moment, gdzie przestrzeliłem trochę. Na szczęście nikt tego nie widział. Pamiętaj, że o wewnętrznej nocy, żeby tak nie odpuścił. Do lewego, lewa. Ostatecznie chodzi o rozrywkę, więc...
zrobiliśmy to najśmieszniej. Ciężko mi coś więcej powiedzieć, bo jestem podjarany tym wszystkim. Czekaj, jedzie. Wyjeżdżałem stąd o 6:00 i przychodzę, jestem ostatni. Jest godzina 19:00. No. Tyle.